Dzień dobry, zaczynamy kolejnego vloga. Jest godzina 8, ja przed chwilką wstałam. Zajęcia mam dopiero o godzinie 10, także na spokojnie się wyszykuję, zjem śniadanko, zrobię co mam tam do zrobienia. No i pokażę Wam generalnie, jak ten mój dzisiejszy uniwersytecki dzień będzie wyglądał. Co prawda mam tylko jeden wykład, no ale później widzę się też z jedną osóbką, także mam nadzieję, że sporo będzie się działo. No także teraz idziemy zrobić sobie jakieś śniadanie. Zobaczmy, co mam w lodówce. Dobra, weźmy rukolę, serek, camembert, okej. A, przecież ja nie mam żadnego chleba do jedzenia. No to musimy pójść do piekarni. Okej, aż tak luksusowo nie było i po prostu poszłam po pieczywo do Żabki. Ale wiosennie. Teraz zrobimy taki magiczny myk i cofniemy się w czasie, ponieważ chciałam Wam pokazać, jak wykonuję taki mój codzienny makijaż, jakich kosmetyków używam, co dokładnie robię, a czego unikam. Miałam też parę nowości od marki Deborah Milano. Marki, która jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z Mediolanu. Jest z wieloletnią tradycją, bardzo dobrze znaną przez Włoszki. No i powiem Wam, że właśnie ja już od paru miesięcy używam tych kosmetyków, no i mam tam kilka takich swoich perełek i ulubieńców i chciałam Wam pokazać, jak oni wyglądają, jak u mnie działają i jak się prezentują całościowo w makijażu. Zaczynam oczywiście od podkładu i ja, moi drodzy, tutaj bardzo polubiłam się z podkładem Extra Matte Perfection, w szczególności jeśli moja cera no nie jest idealna i gdzieś tam są jakieś pojedyncze niedoskonałości, ponieważ jest to podkład o naprawdę bardzo dobrym kryciu, no i dodatkowo matuje on naszą skórę, a to bardzo spodobało się mojej strefie T. I on ma jeszcze w dodatku SPF 20, a jak wiecie, ja bardzo sobie cenię tą cechę w podkładach. Teraz użyję sypkiego pudru Dress Me Perfect. Jest to puder oczywiście matujący, natomiast mi tutaj głównie zależy na tym, aby nadać skórze taki aksamitny efekt i po prostu ten makijaż utrwalić. Używam tego pudru po raz pierwszy. I powiem Wam, że ma naprawdę bardzo ładny zapach. Jeśli chodzi o oczy, no to ja tutaj raczej nie stawiam na jakieś ciemne i intensywne kolory, no bo idziemy na uczelnię, nie jest to pokaz mody. Ale jak wiecie, moi drodzy, ja bardzo lubię makijaże w odcieniach brązu i beżu. No i w sumie zazwyczaj na co dzień, jak się maluje, to gdzieś tam jednak delikatnie to oko podkreślę. I tutaj użyję tych dwóch pierwszych cieni z paletki Ombretto Trio High Tech w kolorze 02. A teraz, żeby trochę podkreślić linię rzęs, to użyję, moi drodzy, czarnej kredki, która dokładnie nazywa się Extra Eye Pencil. Powiem Wam, że ja nie jestem dużą fanką kredek do oczu, ale ta jest na tyle miękka i na tyle łatwo rysuje mi się nią właśnie tą taką jakby kreskę, że sięgam po nią w ostatnim czasie coraz częściej. I teraz rozmazuję to sobie takim cieniuteńkim pędzelkiem. Brwi delikatnie podkreślę cieniami z tej oto malutkiej paletki w kolorze 02. Jeszcze, moi drodzy, zostały nam rzęsy, no bo bez pomalowanych rzęs, no to makijaż nie jest dopełniony. Ja, moi drodzy, tutaj użyję maskary 24 Ore. Aczkolwiek powiem Wam, że mój akcent włoski jest bardzo słaby, bo ja nigdy się włoskiego nie uczyłam, ale jak mniemam, znaczy to godziny. Instant Maxi Volume Mascara. To jest, moi drodzy, w ogóle maskara, która zawiera w składzie glikoproteiny i ma utrzymać nasze rzęsy nawilżone, także naprawdę bardzo fajna cecha. No ale generalnie jest to maskara, która ma nasze rzęsy wydłużyć, podkręcić, a przede wszystkim dodać im objętości i gęstości. Ma w ogóle bardzo ładne opakowanie, takie złote, powiedziałabym, że wręcz aż luksusowe. Użyję sobie trochę bronzera, żeby wykonturować twarz. Jeszcze odrobina rozświetlacza. I jeszcze tutaj, żeby dodać troszkę kolorytu, to odrobina różu. I ja tutaj, moi drodzy, używam różu High Tech w kolorze 46. Powiem Wam, że w ostatnich miesiącach jest to mój ulubiony róż w idealnym dla mnie kolorze i naprawdę bardzo dobrze mi się go używa. I na koniec, moi drodzy, żeby nadać takiego, powiedzmy, dziewczęcego charakteru, to ja, moi drodzy, nakładam błyszczyk. Jest to błyszczyk Super Gloss. No i wiecie, jest to generalnie bardzo wygodna sprawa, bo po prostu nie trzeba co 10 minut sprawdzać, czy szminka Wam przypadkiem nie znajduje się na zębach, czy gdzieś tam nie wyszła poza kontur ust. No i po prostu wygląda naturalnie, także idealnie nadaje się do pracy czy szkoły. I tak, moi drodzy, prezentuje się mój codzienny uczelniany makijaż. Mam też dla Was dobrą informację, jeśli chodzi właśnie o kosmetyki marki Deborah Milano, ponieważ jak wiecie, teraz od 9 października jest ta wielka promocja minus 49% w Rossmanie i właśnie te kosmetyki są również tam dostępne, także możecie kupić, przetestować.
przetestować i zobaczyć, czy się Wam one spodobają. Aktualizacja mojego uczelnianego życia. W ostatnim vlogu mówiłam Wam, że będę miała język chiński na studiach. No i moi drodzy, hehe, to była chyba najgłupsza decyzja, jaką podjęłam w ostatnim czasie. Miałam wczoraj pierwsze zajęcia i powiem Wam, że no, ja myślałam, że ja w liceum nienawidziłam niemieckiego, ale niemiecki przy chińskim to jest po prostu pikuś. A jeszcze jak weszłam, to pierwsze co usłyszałam, to to, że co tydzień są kartkówki. No i wtedy już od razu zdecydowałam, że muszę zmienić grupę. I to nie jest tak, moi drodzy, że ja mam jakiś taki słomiany zapał i szybko się poddaję. No ale wiecie co, ja też nie chcę się męczyć na tych zajęciach i ja bym chciała, żeby one były dla mnie tak, wiecie, poniekąd satysfakcjonujące i rozwijające. A skoro i tak zamierzam pracować nad swoim językiem niemieckim, no to przepiszę się do grupy z podstawowym językiem niemieckim. No i moi drodzy, kolejna historia już z dnia dzisiejszego. Idę do Centrum Języków Obcych, powiedziano mi, że mam 2 tygodnie na zmianę języków, ale wiecie, chciałam to załatwić jak najszybciej. No i wchodzę, tam taka miła pani siedzi przy biurku, no i ja mówię, że chcę zrezygnować z języka chińskiego i przepisać się do grupy z językiem niemieckim. A pani mi odpowiada, że nie ma już miejsc. I ja tak na nią patrzę i pytam się, ale jak to? Powiedziano mi, że można na spokojnie zmienić grupy. A pani, no, że przykro mi, ale już nie ma miejsc, tutaj nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. No to ja, moi drodzy, po prostu panika, no bo nie ma opcji, że na tym języku chińskim zostanę, bo to będzie po prostu dla mnie totalna masakra i udręka przez kolejne 2 lata. No to ja się pytam, dobra, a czy na poziomie średnio zaawansowanym? Już stwierdziłam, że najwyżej pójdę do grupy średnio zaawansowanej i jakoś magicznie po prostu szybko podciągnę się z tym językiem, a pani mówi, że w ogóle w żadnej grupie już nie ma miejsca. I ja sobie myślę, no to koniec, po mnie, po prostu nie zdam z języka chińskiego. No i w głowie, wiecie, po prostu szukam szybko rozwiązania, co zrobić, żeby wyratować się z tej sytuacji i pytam się, że może jakieś inne języki, francuski, rosyjski, hiszpański, obojętne, tylko żeby nie chiński, a pani mówi, no, że coś tam ten, że nie za bardzo. I ja, moi drodzy, już tutaj w depresji, no, że będę musiała zostać na tym chińskim, no nie ma takiej opcji, bo ja po prostu, no, ja się będę z tym męczyć jeszcze bardziej jak z niemieckim i gdzieś tam po prostu w mojej główce zaświeciła żaróweczka, że wczoraj na grupie na Facebooku ktoś napisał, czy właśnie jakaś inna osoba chciałaby się z nim wymienić na grupy językowe, właśnie z chińskiego na niemiecki, i tam się znalazła jakaś osoba chętna, no więc ja stwierdziłam, dobra, ja zrobię to samo. I od razu jak wyszłam z tego biura, to napisałam na Facebooku takiego samego posta i na szczęście po 2 minutach napisała do mnie dziewczyna, która właśnie chciałaby zmienić język niemiecki na język chiński. Także możemy się zamienić i to jest najszczęśliwszy dzień mojego życia. Wiecie co, ja nie chcę tutaj też jakoś tak histeryzować, no bo wiadomo, no to są tylko podstawy, 1 godzina tygodniowo, także no... Wiecie, jakby też nie trzeba się tego aż tak bardzo przykładać, no ale przedmiot trzeba zaliczyć, a to jest chiński, coś całkowicie dla mnie nowego, więc no ja na pewno musiałabym mu poświęcić dosyć sporo czasu, którego zapewne nie będę miała i jednak wolałabym się poświęcić, no, bardziej ważnym dla mnie przedmiotom. Także jutro idziemy załatwić tą podmiankę i mam nadzieję, że już od następnego tygodnia zacznę język niemiecki i no mam nadzieję, że ta lekcja w tym tygodniu tego chińskiego to była ostatnia w moim życiu. I naprawdę osoby, które uczą się chińskiego, macie ode mnie ogromny szacunek, bo jak ja wczoraj zobaczyłam te wszystkie jakieś takie znaczki, jakieś symbole, w ogóle co to jest, to ja myślałam, że sobie tutaj, wiecie, po prostu strzelę sobie w łeb. Ja tutaj oglądam Amerykę Express, a tutaj, moi drodzy, moje umiejętności kulinarne, jak widać, jest postęp i wczoraj ugotowałam sobie rosół. Parę osób spytało pod ostatnim vlogiem, czy ja przypadkiem nie czuję się samotna, ponieważ jak wiecie, mieszkam sama, jak widzicie po vlogach, na zakupy jeżdżę sama, na pizzę też chodzę sama. I muszę Wam powiedzieć, że jak ja podjęłam decyzję o zamieszkaniu samemu, to też miałam takie obawy, że po prostu będzie mi tak, wiecie, smutno, że będę chciała z kimś rozmawiać, a nie będę mogła, no bo będę mieszkać sama. I trochę byłam tym taka zdołowana, no bo też, wiecie, nie wiedziałam, czy w ogóle poznam jakichś ludzi na uczelni. Ale muszę Wam powiedzieć już po tygodniu, jak tutaj mieszkam, że
Jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo wygodne. Może wyjdę trochę na aspołeczną, chociaż wy wiecie, że ja jestem bardzo otwarta i towarzyska. No ale mieszkanie samemu ma, mimo tego, że no, jesteście sami, bardzo dużo zalet. W szczególności, jeśli tak jak ja, jesteście osobami, które, że tak ujmę, lubią swoje towarzystwo, o, jakaś karetka chyba jedzie, i które nie mają problemu, żeby po prostu posiedzieć czasem samemu. Naprawdę powiem wam, że to nie jest dla mnie duży problem, a co więcej, po prostu nikt wam nie przeszkadza. Możecie robić co chcecie, kiedy chcecie, gdzie chcecie i no, zajmujecie się tylko i wyłącznie sobą. Wiadomo, jest to więcej obowiązków, no bo trzeba posprzątać, zrobić pranie, poprasować, ale powiem wam, że jak ja widzę, iż to jednak przynosi takie jakby korzyści i ja, no nie wiem, czuję się taka już bardziej właśnie jakby dorosła i bardziej niezależna, to nawet to sprzątanie czy mycie okien naprawdę sprawia mi dużą radość. Nie sądziłam, że kiedyś to powiem. Macie po prostu takie poczucie, że coś należy do was i trzeba o to zadbać, jeśli po prostu chcecie żyć w ładnym, czystym miejscu. Także podsumowując i odpowiadając na pytanie, nie czuję się kompletnie samotna, może wyjdę na jakąś samotniczkę, ale naprawdę jest to dla mnie ogromna wygoda, w szczególności, no że wiecie, ja nagrywam, także też czasem potrzebuję jakiegoś takiego spokoju, kiedy montuję i no wiecie, chcę się po prostu skupić na tym, na czym mi zależy. Zobaczcie, moi drodzy, kogo ja tutaj spotkałam, najlepszy operator w Warszawie, powiedzmy, no, takie 2 na 10, ale nie jest źle. Zrobiliśmy sobie parę zdjęć, Max mi bardzo ładnie, oj przepraszam, ja muszę mieć dłuższą rękę, Max mi trochę pomógł i zaoferował się, że będzie pomagał w przyszłości, także moi drodzy, jesteście świadkami. Teraz odprowadzam Maxa na metro, a ja później sama chyba pójdę do kina, jeśli jest coś ciekawego. Coś polecasz? Polskie, zagraniczne. Jestem otwarta na wszelkie propozycje. Dobrze, Hotel Transylwania 3. A jeszcze nie ma. Jutro. Jutro będzie. Jutro? Tak szybko? Tak, a ja myślałam dopiero 12. Nie, nie, jutro. Okej, okay, no to moi drodzy, albo w takim razie ja jutro zegar idę. Czarnoksiężnika. A. To będzie mistrzostwo świata. Dobra, w takim razie wiele premier kinowych przede mną. Ja już w domu wróciłam i faktycznie poszłam do kina. Byłam na filmie Searching, czyli film, który jest zrobiony, moi drodzy, w bardzo ciekawym i niespotykanym formacie, ponieważ całość jest pokazana tak jakby z perspektywy kamerki internetowej i generalnie jakby ekranu komputera. Także no naprawdę coś takiego niezwykłego. I myślałam, że trochę mnie to będzie nudzić przez te jakieś, nie wiem, tam chyba półtorej godziny, kiedy ten film trwał. Ale powiem wam, że historia była na tyle interesująca, że jakoś mi to bardzo nie przeszkadzało, a wręcz powiedzmy, że dodawało to pewnych emocji. Fajnie było zobaczyć po prostu coś takiego nowego i nieoklepanego. A jeśli chodzi o sam film, to powiem wam, że no myślę, dałabym mu tak 8 na 10. Naprawdę dobra produkcja. Z, no powiem wam, takim, kurczę, no bardzo mi się podobał ten zwrot akcji, który był, że ja naprawdę przez pierwsze minuty w ogóle nie wiedziałam, co się stało i miałam takie, co? Co? Także na pewno się nie zawiodłam i polecam wam na ten film do kina się wybrać. A ja sobie w ogóle w multikinie założyłam, jak to się nazywa? M-karta, czyli od poniedziałku do czwartku mam filmy za 14,90, a nie tam za chyba 23,90 i zapłaciłam za nią jednorazowo właśnie też 14,90 i ona jest chyba ważna przez rok, także wydaje mi się, że no dosyć się opłaca, bo w sumie zakup tej karty zwróci mi się już po dwóch pójściach do kina. Natomiast wiem, że w Cinema City jest też możliwość założenia czegoś podobnego, a mianowicie chyba karty Unlimited i wtedy oglądacie wszystkie filmy kiedy tylko chcecie i na pewno będzie dla was miejsce w kinie. Natomiast no, u mnie przewagę nad Cinema City ma jednak Multikino, ponieważ Multikino ma w ofercie karmelowy popcorn,
A ja ten popcorn uwielbiam. Jutro mam wolne, nie muszę jechać na uczelnię, chociaż i tak to zrobię, żeby już załatwić ostatecznie tą sprawę z nieszczęsnym chińskim i przypisać się do grupy z językiem niemieckim. No a później, moi drodzy, po południu mam zaplanowaną wizytę w klinice stomatologicznej, mam umówioną konsultację ortodontyczną, ponieważ jak niektórzy z Was trafnie zauważyli pod ostatnimi filmami, niestety skrzywił mi się na dole jeden ząb. I dostałam bardzo dużo pytań, czy to przez to, że jakoś za wcześnie ściągnęłam aparat ortodontyczny, czy może on nie zadziałał tak, jak powinien. Generalnie to się nijak wiąże z noszeniem mojego aparatu ortodontycznego, ponieważ on bardzo dobrze zadziałał i na górze, jak widać, wszystkie zęby są w idealnym stanie, ale niestety, moi drodzy, no na dole wina jest moja, bo ja troszkę, no, zwlekałam z usunięciem ósemek. No i przez to, że zwlekałam, to te zęby po prostu zaczęły mi się cisnąć i niestety ten jeden ząb został wypchany do tyłu. Także jutro wybieram się właśnie do ortodontki, no i zobaczymy, co ona tam wymyśli i jaki sposób znajdzie, żeby tego zęba wyprostować, żeby on po prostu wrócił na swoje miejsce i żebym miała uśmiech warty milion dolarów. Nie, no dobra, może on aż tyle warty nie jest, ale na pewno jest warty parę tysięcy, które zostały wydane na aparat ortodontyczny. I dlatego też właśnie chcę tego jednego zęba naprawić, ponieważ no moi rodzice władowali w te zęby naprawdę sporo kasy i byłoby szkoda, jeśli teraz po prostu ten jeden ząb zepsułby cały efekt. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Taki, wiecie, zwykły, luźny vlog z mojego uczelnianego dnia. No i pamiętajcie, łapeczce w górze, o subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a mam nadzieję, że zrobiliście i widzimy się już niedługo ponownie w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia i cześć!